Niech Pan obdarzy Was pokojem. Czwartek, 15 tygodnia, okresu zwykłego. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi dzisiaj Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię. Zaprasza wszystkich utrudzonych, zaprasza wszystkich obciążonych, zaprasza tych wszystkich, którzy są w jakimkolwiek ucisku. I kiedy patrzymy na pierwsze czytanie, widzimy, że w tym ucisku są Izraelici, którzy już ponad 400 lat są w Egipcie i tam są zmuszani do ciężkiej pracy. Dlatego Bóg widzi ten ucisk i widzi to cierpienie. Zresztą mówi wprost do Mojżesza: Postanowiłem więc wywieźć was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziemi Kananajczyka. Bóg chce wyprowadzić ten lud, który właśnie jest w ucisku. Dlatego przychodzi do Mojżesz'a i chce wszystko to uczynić przez Mojżesz'a. Przedstawia mu się i mówi: Jestem, który jestem. To spotkanie Mojżesz'a w tym krzewie goryjącym, to imię, które Bóg objawia Mojżeszowi. Chce mu się przedstawić. Byśmy byli może to dziwne imię, ale to jest imię święte, imię ponadczasowe i imię, które mówi o Bogu bardzo dużo. Mówi po prostu, że On jest, że był, jest. I będzie. Że nie było takiego momentu, żeby go nie było, i nie będzie takiego momentu, kiedy by Boga nie było. Jest obecny, a teraz chce mocno zainterweniować w życie Izraelitów i chce ich z tego Egiptu wyprowadzić jednocześnie wyprowadzając chcę ich doprowadzić do siebie bo może zapomnieli bo może przyzwyczaili się do bogów egipskich może nawet pomyśleli że bogowie egipscy są mocniejsi i potężniejsi bo przecież to oni tutaj w Egipcie są niewolnikami a Egipcjanie są ludźmi wolnymi chcę im pokazać kto jest prawdziwym kto jest mocnym bogiem i my dzisiaj też jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przyjść do Jezusa. Wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteśmy. Pierwsza myśl to też zobaczyć, że to nie Bóg nas obciąża, nie religia. Często myślimy sobie, że te wszystkie wyzwania, te wszystkie zadania, że trzeba się jeszcze pomodlić i trzeba pójść nam przez świętą, i może do spowiedzi, i jeszcze zrobić coś dobrego, i jeszcze poczytać Pismo Święte. Że to wszystko może się wydawać, że nas obciąża. Tyle spraw mamy w ciągu dnia, tyle obowiązków, tyle zadań, i gdzieś jeszcze ciąży nad nami ten obowiązek religijny. Ale dzisiaj Chrystus chce powiedzieć, że On chce pomóc nam nieść te wszystkie ciężary, które mamy, i bez Niego będzie nam bardzo trudno. Nie chce być kolejnym ciężarem, ale chce być tym, który pomoże nam te ciężary, to jarzmo nieść. Chce nam powiedzieć dzisiaj, że jest że zawsze był, że jest i zawsze będzie. Więcej chcę nam powiedzieć o tym, że zawsze w życiu będzie też jakieś jarzmo, zawsze w życiu będzie jakiś trud. Obojętnie, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, życie naturalnie niesie ze sobą jakieś trudności. Dlatego Chrystus mówi dalej, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Weźcie na siebie moje jarzmo Chrystus ma świadomość, że zawsze jest jakieś jarzmo. Teraz jest pytanie tylko, pod czyim jarzmem pracujemy? Izraelici pracowali 400 lat pod jarzmem egipskim, czyli nie, robi, nie robili dla siebie. Cały ten trud był wykorzystywany przez kogoś innego. Dla nich był to, była to praca na darmo. Oni z niej nie korzystali, wszystko było dla Egipcjan. Nie pracowali na swoje. Dlatego Chrystus mówi: Weźcie na siebie moje jarzmo, to znaczy idźcie ze mną w tym podwójnym jarzmie. Z jednej strony, żebym ja was poprowadził, żebyście zobaczyli, że ten trud ma sens i że idziemy w dobrym kierunku, mamy właśnie jasno określony cel. Z drugiej strony, żebyśmy w tym jarzmie byli razem z Chrystusem i mieli pewność, że uda nam się unieść trud tego życia. Mówiąc już naszym religijnym językiem, żebyśmy mieli świadomość, że ten nasz krzyż, tą naszą drogę krzyżową, damy radę przejść, bo jesteśmy z Chrystusem, tym, który już przeszedł tą swoją drogę krzyżową, a teraz chce pomóc nam również to jarzmo nieść. Jest Chrystus, był i będzie, i dzisiaj zaprasza, abyśmy przyszli do Niego nie jako do kolejnego obowiązku, kolejnego obciążenia, ale jako takie, tego, który potrafi pomóc nam nieść codzienne obowiązki i sprawić, żebyśmy mieli ukojenie naszej duszy. Pan z wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.